Wydawać by się mogło, że streamowanie to taka prosta sprawa. Siadasz, włączasz program do transmisji, odpalasz grę, grasz, kokosy same lecą z nieba. No nie, aż tak dobrze to nie jest. Oprócz znalezienia swojego ja, które będziemy prezentowali w późniejszym etapie swojego streamerskiego życia, musimy podjąć szereg bardzo ważnych dla nas decyzji. Ja jestem Niedaradek i dziś pokażę wam, jak zacząć streamować od początku. To, co najważniejsze w rozpoczęciu streamowania, to wybór platformy, na której będziemy streamować. Dostępny mamy aktualnie Twitch, Facebook, YouTube oraz Mixer. Każda z nich ma swoje plusy i minusy, ale najważniejsze jest uświadomić sobie, która platforma będzie dla nas najprostsza do pokazania się szerszemu gronu. W tym przypadku górą w Polsce będzie Twitch, który ma bardzo prostą przeglądarkę streamów z opcjami filtrowania. Na przykład po języku ojczystym prowadzącego i dzięki temu, jeżeli wasz content będzie się mocno wyróżniał na tle innych, możecie być szybciej zauważeni. Na przykład taki ktoś jak ja zauważy was, stwierdzi jest spoko i zostawi wam hosta, czyli przerzuci swoich widzów na wasz kanał. Jeżeli już macie grono swoich fanów na Facebooku, to możecie rozpocząć po prostu streamowanie na Facebooku, bo będzie wam dużo prościej. No chyba, że jednak któryś portal bardziej wam odpowiada, no to wtedy nie ma co się zastanawiać. Też można po prostu przerzucić swoich widzów gdzieś indziej i wielu streamerów robiło tak, jak na przykład Remigiusz Maciaszek. Krokiem drugim jest wybór programu do streamowania. Moją propozycją na początek waszej przygody będzie OBS Studio. Program jest prosty, a co najważniejsze darmowy. Posiada wszystkie opcje związane z ustawieniem scen, alertów, kamer, przechwytywania obrazów, wycinania tła, obsługę pluginu VST i wiele innych opcji. Na nim też skupimy się w tym odcinku i pokażę wam, jak w prosty sposób skonfigurować program, by móc rozpocząć nadawanie na danym portalu. Krok trzeci to zdecydowanie się na portal, który będzie obsługiwał nasze dźwięki powiadomień, takie jak follow, hostowanie kanału, w przyszłości subskrypcje, jeżeli mówimy o Twitch, no i tak przez wielu wyczekiwane dotacje, bądź też nazywane donacjami. Ja osobiście preferuję Stream Elements, ponieważ na stronie możemy sobie ustawić wszystko i jednym prostym linkiem uaktywnić to w naszym programie. O tym jednak pojawi się oddzielny materiał, więc subskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco i nie pominąć takich właśnie odcinków. Pierwszy live. Naszym pierwszym krokiem będzie założenie konta na portalu Twitch. Pierwsze, z czym przyjdzie nam się zmierzyć, to wymyślenie swojego loginu. Im bardziej chwytliwy i oryginalny, tym lepiej. Bo lepiej zapadnie w pamięci, jak na przykład Ziemniak czy Izak, albo Lech TV. To TV to w sumie nie jest wcale taki głupi pomysł. Jeżeli mamy już konto, to przychodzimy na stronę streamelements.com i ściągamy ich wersję OBS Studio. Ułatwi nam ona pracę na późniejszym etapie. Logujemy się za pomocą naszego konta Twitch i rozpoczynamy konfigurację programu. A więc to, co teraz przyjdzie nam zrobić, to zalogować się na naszym OBS-ie właśnie za pomocą Stream Elements. Dlatego klikamy Connect with Twitch, wpisujemy swój login, swoje hasło, zezwalamy i w tym momencie możemy zaakceptować. Chatbot activated. Kolejny krok to PayPal. Tak jak widzicie, wpisujemy swój adres e-mail, na który był zarejestrowany nasz PayPal i klikamy next. W moim przypadku nie mam tutaj konta połączonego, więc zrobię skip. I w ten oto sposób pokazuje nam się piękne okno, na którym mamy activity feed, czyli informacje odnośnie tego, co się pojawia tutaj. Followy, hosty, dotacje, subskrypcje w pewnym momencie. Okno, w którym będzie wyświetlana gra. Czat transmisji. Oraz media, jak na przykład sound request, który będziecie mogli ustawić. Ale na tym nie będziemy się skupiać w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak włączyć bardzo szybko swój live. To co robimy? To wchodzimy w ustawienia. W głównych nie musimy zmieniać nic. W streamie mamy Twitch. Klikamy podłącz konto. W ten oto sposób logujemy się na swoje konto. Zezwalamy. I w ten oto sposób OBS zaciągnął klucz strumienia, dzięki któremu będzie mógł streamować. Zalecane jest ustawienie, jeżeli mieszkamy w Polsce, Warszawy, więc klikamy tutaj Warszawa. Przechodzimy do następnej zakładki.
wyjście. Tutaj na samym początku nie zmieniamy nic, czyli tryb wyjścia prosty. Bitrate obrazu możemy zmienić na 3500, jeżeli mamy szybszy internet, możemy ustawić na przykład na 4000. I teraz to wszystko zależy od tego, jak mocny komputer mamy. Jeżeli streamujemy na jednego kompa i posiadamy w miarę dobrą kartę graficzną, załóżmy, że jeszcze dobrą kartą graficzną będzie GTX 1060, zmieniamy z encodera programowego na sprzętowy. Ta zmiana spowoduje, że cała moc będzie pobierana z karty graficznej, a nie właśnie z procesora. I w tym momencie, jeżeli chodzi o Twitcha, przy karcie graficznej oraz lepszym internecie możemy ustawić sobie, dajmy na to, 5000 bitrate'u, żeby ten obraz był lepszy. Bitrate dźwięku możemy zmienić na 192, żeby był troszeczkę jednak klarowniejszy, bo 160 już ma słyszalne zmiany. Dźwięk. Częstotliwość próbkowania. W zależności od tego, jaki mamy sprzęt, ja preferuję na samym początku zostawić na to tutaj na 44,1 kHz kanały stereo. Urządzenie audio. Ustawiamy najlepiej ustawić sobie docelowo tą kartę dźwiękową, którą posiadamy. Mikrofon, czy to po USB, czy słuchawki również. I dalej obraz. W obrazie zobaczymy takie wartości. Rozdzielczość bazowa Full HD, rozdzielczość wynikowa 720, filtr skalujący oś 16 próbek oraz typowe wartości FPS 30. Tutaj na samym początku streamowania, jeżeli streamujemy na jednego kompa, to co mogę ja polecić, to zmienić z 1600 na 900 i ta rozdzielczość będzie między Full HD, troszeczkę gorsza niż Full HD, ale mniej obciążająca nasz komputer, ale za to lepsza niż 720. Próbkowanie to tutaj trzeba sprawdzić, na ile nasz komputer pociągnie, ale na spokojnie myślę, że 36 próbek, jeżeli streamujemy po karcie graficznej 60 fpsów, stosujemy. I tak oto, moi drodzy, mamy przygotowany program OBS, by zacząć go konfigurować pod konkretną grę z followami, donatami i innymi. Z tym was zostawię w tym odcinku. Jeżeli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, napiszcie mi w komentarzu, czego wam brakuje jeszcze z informacji, a może właśnie wasz pomysł na odcinek pojawi się jako następny. W następnym odcinku pokażę wam, jak w 100% skonfigurować OBS. Hej!